Hej, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy na temat wylinek u węży. Zadamy kilka podstawowych pytań. Dlaczego wąż linieje? Jak powinno wyglądać prawidłowe linienie? I co zrobić, jeśli coś poszło niezgodnie z planem? Dlaczego wąż robi się mleczny? Od czego to wszystko się zaczyna? Czy karmić węża w czasie wylinki? A co jeśli nie zeszła w całości? Dlaczego czasami węże mają problemy z linieniem? Sporo pytań, szczególnie gdy oczekujemy pierwszej wylinki u pierwszego naszego węża. Nic coś dziwnego, że pytania te pojawiają się dość często na grupach terrorystycznych. To co, pogadajmy o zmianie skóry na nową. Jak to wszystko wygląda? Już na wstępie mamy dobrą wiadomość dla niedoświadczonych terrorystów. Spokojnie. Wypłowiały wąż z mlecznymi oczami wcale nie musi oznaczać, że wyzionął ducha, ani że wybiera się na spóźnioną imprezę halloweenową. Choć wyobraźcie sobie taką sytuację, wąż ząbi puka do drzwi i mówi szczur albo psikus. No dobra, skupmy się na tym, czym tak naprawdę jest wilinka i skąd mamy wiedzieć, że wężowi zbiera się na wilinkę. Jak każdy wie, gad wraz z tym, jak rosną, zmieniają skórę. Węże w odmienności do jaszczurek linieją w całości, a przynajmniej tak powinien robić. Linienie zgodnie z definicją to rzucenie skóry, ale tylko jej najbardziej zewnętrznej warstwy. Nie wymienia skóry całkiem na nową. Pod płaszczykiem starej, suchej skóry jest już w pełni gotowa, pięknie wybarwiona skóra. O ile u jaszczurek, takich jak agama brodata, zrzucanie skóry na raty jest ok, to u węży powinna ona odbyć się w całości. Nie jest to ani zbyt długotrwały proces, średnio około 8 dni. O ile wąż żyje w odpowiednich warunkach dla jego gatunku, temperatura i wilgotność oraz to co ważne, nie ma problemów zdrowotnych. Na przykład hormony czy choroby skóry. Powinno to odbyć się bez naszej interwencji. Jak to się wszystko zaczyna? Nieraz pewnie widzieliście posty świeżaków, którzy drżą o zdrowie węża, bo to jakiś apatyczne się zrobił, szuka kryjówki, jeść nie chce i co najdziwniejsze, jest jakiś taki drażliwy. Jest i nieco bardziej agresywny. No i te zamglone oczy. Sprawa wygląda poważnie na pierwszy rzut oka, tym bardziej jeśli nasz research utknął na lajkach zdjęć z różnych odmian barwnych i nie doczytaliśmy reszty informacji, już podanych za pomocą tekstu, a nie infografiki. Zatem warto teraz posłuchać. Linienie możemy podzielić na etapy. I tak to budzące niepokój zachowanie wskazuje, że wylinka jest tuż, tuż. Z chwilą, gdy straci na kolorze, mamy już pewność, że kluska nam rośnie i czas rzucić zbyt ciasną skórę. Zazwyczaj już tutaj, oprócz chęci schowania się w kryjówce, pojawiają się odmawianie jedzenia, co jest jak najbardziej uzasadnione. Wąż czuje się niekomfortowo, jakby w pancerzu z szorstkiej skóry, a dodatkowo wylinka na oczach utrudnia widzenie. No, nie fajnie po prostu. Temat, czy karmić w czasie wylinki, poruszymy jeszcze później, bo jedni mówią, że zdecydowanie nie, inni wręcz przeciwnie. O ile wąż ma apetyt, jak najbardziej warto. Jak jest w praktyce, wrócimy do tego tematu. Najpierw skupmy się na tym, dlaczego wąż robi się zamglony i ma mleczne oczy. Tutaj odpowiedzialny jest płyn surowiczny, limfa wylinkowa, czy to też dość popularnie nazwane w licznych artykułach, a dość obrazkowo, mleczna wydzielina. Pozwala ona na oddzielenie starego naskórka, który czas się pozbyć, od dojrzałej już skóry. A skoro wąż linieje po całości, a również i na oczach, dzieje się to samo. Może trwać to kilka dni, wówczas mamy jakby wypłowiały kolor węża. Płyn ten po oddzieleniu warstw skóry wysusza się i wówczas wąż magicznie wraca do swoich kolorów. Oj, to jeszcze nie koniec i nie szukajcie skóry w teraz. To po prostu oznacza, że już na dniach będzie liniał. Dopiero teraz następuje finał i czas pozbyć się starego wdzianka. Nie trwa to zwykle długo, ale może i zdarzyć się przy okazji na przykład wymiany wody, znajdziemy wylinkę i węża, który jest już prezentuje się dosyć fajnie. Skąd mamy wiedzieć, że wydzielina się wchłonęła? To jest ten etap, gdy wąż zaczyna wychodzić z kryjówki i wysusza starą skórę. Zaczyna być bardziej aktywny i ociera pyskiem, o co tylko może, żeby zahaczyć po prostu tą starą skórę. Sprawa zrzucenia skóry zaczyna się od głowy i o ile uda mu się pozbyć kapturka, później już po prostu wyślizguje się ze skóry, jakby dosłownie ściągał skarpetki. Wszelkiego typu kory czy gałązki właśnie teraz zostaną docenione.
nie z racji walorów dekoracyjnych, a możliwości otarcia się, co pomoże w pozbyciu się już szorstkiego, suchego kombinezonu. Wyślizganie się z wylinki to konkretna gimnastyka i kto znalazł wylinkę, ten zdaje sobie sprawę, że trzeba było się nagimnastykować, aby zwinąć ją tak dokładnie. Niekiedy skutkiem ubocznym wyginania ciała jest pozostawiona niespodzianka w skórce, więc warto to sprawdzić, wracając do niepokojenia się o to, czy wąż się wypróżnia. Po zrzuceniu skóry wąż odzyskuje atak. Zazwyczaj skóra przy odpowiednich warunkach w terrarium schodzi elegancko w całości, bez naszej pomocy. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Co może być powodem, że się nie udało? Przyczyn może być kilka. Warto każdej z nich się przyjrzeć. Przede wszystkim wilgotność, i to taka zgodna z gatunkiem, na przykład boazy potrzebują nieco wyższej wilgotności niż regi. Nie ma około, tylko przy pomocy higiometru. Temperatura, wentylacja, czy ma się o co poocierać, żeby zrzucić skórę, czy nie ma zalegającej starej wylinki i pasożytów pomiędzy łuskami. Hormony i niedobór witaminy A. Tutaj warto rozważyć każdy punkt i sprawdzić, czy aby na pewno wszystko jest ok. A jak pomóc mu się pozbyć resztek? Z pomocą przychodzi wodna kąpiel, bądź płócienny mokry worek. Tak wiem, że topienie w worku brzmi jak pogróżki mafijne, jednak wilgotny worek płócienny, taki gdzie wąż może oddychać, pozwala nawilżyć skórę i łatwiej jej się pozbyć. Broń Boże, nie wkładamy w tym worku węża do wody. Wolę dodać tak dla jasności. Jeśli kąpiel, to standardowy wór. Woda powinna mieć temperaturę taką jak powietrze w terenie, czyli oscyluje około 26 stopni, nie więcej niż 30 stopni. Zazwyczaj wystarczy około 10-20 minut takiego spa. W bardziej poważnych przypadkach ewentualnie można wytrzeć węża ręcznikiem papierowym, co pozwoli nieco mechanicznie pozbyć się namoczonej skóry. Jednak robimy to delikatnie i z wyczuciem i nigdy na siłę nie próbujemy ściągnąć resztek. Dość często poprawnie jest zraszenie w terenie i tu należy znać umiar, aby przy okazji wsparcia co do ginienia nie doprowadzić do grzyba, który będzie niebezpieczny dla węża. Woda jest kluczowa w temacie wylinki. Dlaczego? Wąż, aby szybko i bez komplikacji mógł pozbyć się zalegającej skóry, musi być odpowiednio nawodniony. Systematyczna wymiana wody do picia to bardzo ważna sprawa. Jeśli posiadasz już węża, wiesz też, że pomimo, że Regius ma królewski w nazwie, niespecjalnie przejmuje się manierami i lubi sobie pomoczyć ciałko w tej samej misce, z której pije. A i też czasem załatwić swoje potrzeby. Miska musi być odpowiednio duża, aby mógł zmieścić się w niej w całości. Szczególnie w okresie wylinki nie powinna być ona pusta. Wąż musi mieć możliwość skorzystania z niej, jak tylko będzie miał taką potrzebę. No właśnie, jak jest z tym karmieniem? Jedni mówią zdecydowanie nie, tymczasem inni twierdzą, że jeśli wąż wskazuje zainteresowanie, jedzenie to nie ma co tracić kolejki i warto spróbować go nakarmić. Sprawa wygląda następująco. O ile wąż nie jest maluszkiem, to przesunięcie jego karmienia o kilka dni nie zrobi mu wielkiej różnicy. Ważne, aby na czas wylinki dać mu spokój i niepotrzebnie nie stresować. A jednak przekładanie do pojemnika na karmienie i manewrowanie nim może tak być odebrane. Dość popularną przestrogą jest to, że pod wpływem przyciskania zjedzonego gryzonia może niepotrzebnie napinać się sucha skóra, co grozi pęknięciem jej. Czy aby na pewno? Nie sprawdzałem. Taka skóra może spowodować nieco komplikacji przy zdjęciu na raty. Wracając do kwestii wody, to dość logiczne jest to, że wąż, aby mógł strawić posiłek, będzie wykorzystywał wodę, a ona akurat w tym momencie przydałaby się do całego procesu ginienia. Każdy ma swoje racje, jednak zwierzak wie lepiej, co jest mu potrzebne i jeśli nie chce jeść, nie ma go co zmuszać. A czy należy się martwić brakiem apetytu? Z czego to wynika? Pamiętacie, jak mówiłem, że wylinka dotyczy całego ciała. Również i oczy pokryte są przeźroczystą, zrośniętą łuską, która tworzy okular. Pod wpływem płynu, który oddziela stary naskórek od nowego, również dociera do tego miejsca. Skutecznie utrudnia widzenie, a do tego też wpływa nie tylko na brak zainteresowania jedzeniem, jak i dość dużą drażliwość i agresywne reakcje węża. Zeszła skóra. Wąż jak nowy. No właśnie, po każdej wylince należy dokładnie obejrzeć całego węża. Trzeba by na pewno nigdzie nie została wylinka. Szczególnie ważne jest to w okolicach oczu i o ile nie mamy w tym wprawy, lepiej udać się do weterynarza.
kombinując z mokrym patyczkiem do czyszczenia uszu, próbując ciągnąć skórę przy grzbiecie czy głowie, będziemy mogli pomóc zwierzakowi, ale jeśli sprawa dotyczy tak wrażliwego miejsca jak oko, to możemy niepotrzebnie narazić zwierzaka nie tylko na stres, ale i uszkodzenie oczu. Dość poważne konsekwencje może mieć również pozostawiona opaska na ogonie. W końcu może doprowadzić do martwicy, ale to już naprawdę czarny scenariusz, bo nie wierzę, żeby ktoś opiekując się wężem nie zauważył tego. Co z tą witaminą A? Jej niedobór może skutkować trudnościami w linieniu. Podawanie jest również w przypadku chorób skóry czy ran, aby przyspieszyć wynikę. Ważne, aby nie próbować eksperymentować na własną rękę i takie sprawy konsultować z weterynarzem. Jak często linieje wąż? To zależy. Zależy od kilku czynników. Od wieku węża. Młode węże dość często linieją, co ma swoje uzasadnienie, jeśli chodzi o to, jak szybko rosną. Częstotliwości karmienia. Częściej karmione węże szybciej potrzebują zmiany skóry. Wąż musi być odpowiednio nawodniony. Czy nie ma dodatkowo jakichś kłopotów ze skórą? Nie ma pasożytów. Nie cierpi na niedobór witaminy A lub zaburzenia, np. hormonów. Pozostałość po poprzedniej wylince czy zranieniu. Na linienie wpływa również ciąża samicy. Biorąc to wszystko pod uwagę, śmiało można powiedzieć, że maluchy regularnie dobrze karmione będą linieć średnio nawet co miesiąc. Tymczasem dorosły wąż, żyjący w odpowiednich warunkach i właściwej diecie, może linieć kilka razy w roku. Czy w czasie wylinki zaraz po niej należy otoczyć węża jakąś specjalną opieką? No niespecjalnie. Wąż musi mieć na co dzień odpowiednie warunki, takie jak wilgotność i reszta, o których wspominaliśmy już wcześniej. To wówczas bez problemu powinien przejść wylinkę. Na czas wylinki po prostu warto dać mu spokój i starać się go dodatkowo nie stresować. Po przejściu wylinki po prostu najlepiej go nakarmić i odczekać kolejne. Nowa skóra jest już dojrzała i choć wydaje się delikatna w dotyku, w pełni spełnia swoją rolę. Czy wąż linieje zawsze wtedy, gdy urośnie? No nie do końca. Wylinka może pojawić się na przykład jako próba oczyszczenia z pasożytów, które zamieszkały pomiędzy łuskami, bądź jako regeneracja. Natura sprytnie to wymyśliła. Może też mieć miejsce zbyt częste linienie, gdy wąż ma problemy z tarczycą. Dokładnie, gdy ma nadczynność tarczycy. A co z bliznami? Tutaj sprawy się komplikują. Obecność tkanki bliznowatej lub sporych ran może utrudniać linienie. Jeśli wąż ma takie ślady, to należy mieć po prostu oko na to. Na koniec jeszcze uspokoimy świeżaków. Posiadaczy węży znaleziona wylinka będzie około 30% większa, bo w czasie ściągania jej nieco się rozciąga. Więc spokojnie, bez obaw, nikt wam do terrarium nie podrzucił obcej skórki. Zrobiło się nieco jaśniej? A może nie do końca. Wylinka to temat budzący liczne wątpliwości na początku przygody z wężami. Każda kolejna zaczyna wiać już nudą i nie czeka się na nią z taką ekscytacją. A jak tam z wylinką u waszych węży? Bezproblemowo i szybciutko? A może jednak mieliście jakieś trudności? No, może nie wy, a wasze węże. A śmiało piszcie w komentarzach. Przypominam tylko, że subskrypcja i dzwoneczek to wasze ubezpieczenie, by dowiedzieć się w pierwszej kolejności o nowym materiale. Jeśli spodoba wam się nasze rozkminy, to dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Dzięki, hej.